Witajcie w kolejnym odcinku, niestety po raz kolejny po dosyć długim czasie, a to dlatego, że ostatnio kontuzja w moim przypadku goni kontuzję i właśnie dlatego dzisiaj wybrałem się do Rehaformy w Bielsku Białej na warsztaty biegowe, żeby popracować nad prawidłową techniką biegania, aby tych kontuzji unikać. Zaczynamy! Rehaforma to takie miejsce w Bielsku Białej znane przede wszystkim z tego, że pomaga leczyć kontuzje zawodowym sportowcom. Ale to także miejsce, które przygotowuje amatorów, sportowców do tego, aby uprawiać sport bezpiecznie i bezkontuzyjnie. Oficjalnie i na filmie. No na przykład w takim sporcie jak bieganie, czy ja na przykład jeżdżę dużo na rowerze. Rozumiem, że są też elementy techniki jazdy, techniki biegu, które można wzmacniać i można poprawiać. Wy robicie takie rzeczy? Tak jak słyszę, wszystko my rozumiesz, wiesz i robisz to poprawnie, czyli wiesz, co wystarczy. Tylko, że ja tego nie robię. Okej, dobra. Ja o tym wiem teoretycznie. To tak jak wiele osób. No to jestem i przedstawiam wam mojego dzisiejszego instruktora, czyli Tomka Nikla. Cześć Tomek. Cześć. Tomek jest rehabilitantem i zarazem biegaczem, który poprowadzi dzisiejsze warsztaty z techniki biegu. Dobrze powiedziałem? Tak jest. Muszę się przyznać, że bardzo się boję, że okaże się dzisiaj, że kompletnie nie potrafię biegać. Na przykład biegam zupełnie źle. Więc będę to musiał tak zmontować, żeby jak zwykle wyszło, że jestem świetny. Czy ucząc się techniki biegu, tak naprawdę uczymy się unikać kontuzji, czy uczymy się biegać szybciej? O, dobre pytanie. No, można powiedzieć, że jedno i drugie, bo prawidłowa technika biegu jednocześnie zapobiega kontuzjom, a jednocześnie, jeżeli nam nasza technika coraz bliższa tej naturalnej, to wtedy zyskujemy też na szybkości. Okej. Okay. Strasznie trudna logistyka. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń po prostu wyszliśmy pobiegać, gdzie Tomek nagrał naszą obecną technikę biegową. Na dwie kamery mamy dzisiaj odcinek. Bo tam sobie. Pan kierownik już jest zmęczony. Tak za dwa kółka troszeczkę szybszym tempem, ale... Jeszcze szybciej? Dobra, muszę opuścić ręce, bo potem będzie, że... Po tej intensywnej i męczącej przebieżce wróciliśmy na salę, gdzie analizowaliśmy technikę każdego z uczestników. Nie będę was tym zanudzał, postaram się natomiast wyciągnąć pewne wnioski z tego, o czym Tomek opowiadał i zobrazować to ćwiczeniami, które wykonywaliśmy, aby poprawić technikę biegową. Pierwsza rzecz to prawidłowa postawa. Stoimy prosto, to znaczy plecy mamy wyprostowane, ale musimy znaleźć odpowiedni kąt nachylenia względem podłoża. Ten odpowiedni kąt nachylenia to taki, w którym nasze ciało pod wpływem grawitacji zaczyna samo ruszać do przodu. I takiej pozycji szukamy. Kolejna rzecz to odpowiednia stabilność miednicy. Chodzi o to, żeby miednica nie była ani zbyt usztywniona, ani zbyt rozluźniona. Tak właśnie było w moim przypadku. Najlepiej będzie wam się po prostu nagrać w czasie biegu, a potem to obejrzeć. I wierzcie mi, że zdziwicie się, jak wasz bieg wygląda w zwolnionym tempie. Kolejna i chyba najważniejsza rzecz to kwestia śródstopia, ponieważ uwaga, biegając nie biegamy na piętach, biegamy właśnie na śródstopiu. Jeżeli uda nam się osiągnąć tą wyjściową, prawidłową pozycję z odpowiednim nachyleniem, odpowiednio rozluźnimy stopy, to uda nam się w sposób naturalny lądować na tym śródstopiu. Myślmy o tym trochę w taki sposób, jakbyśmy chcieli biegać jak najciszej, tak żeby nas nikt nie usłyszał. W ten sposób płynnie przechodzimy do kolejnego punktu, czyli do parametru odbicia. Jednym z większych problemów jest to, że biegacze często biegając się odpychają, a nie odbijają. Żeby uzyskać prawidłowe odbicie, myślmy o tym, żeby bieganie stało się takim wieloskokiem, a nie chodem z fazą lotu. Oczywiście bez przesady. I teraz, żeby tego się nauczyć, bardzo dobre jest ćwiczenie z gumą i z piłką, wałkiem czy jakimś klockiem między kostkami. Zresztą sami zobaczcie. No, wygląda bardzo głupio, ale wierzcie mi, że po kilkunastu minutach, kiedy przebiegniecie się ponownie, wasz bieg będzie dużo bardziej naturalny. No i ostatni istotny element, czyli szeroko rozumiana symetryczność. Każdy z nas ma jakieś swoje przeszkadzajki, jakieś elementy, które w czasie biegu przeszkadzają, haczą, ale dbajmy o to, żeby nasz bieg był symetryczny, żeby nogi pracowały równo, żeby ręce pracowały równo i teraz znowu, żeby to osiągnąć, najłatwiej będzie się nagrać z przodu, z tyłu, z boku, a potem po prostu systematycznie próbować poprawiać swój bieg. No więc po tych kilku wskazówkach i kilku uwagach Tomka muszę powiedzieć, że widzę pewną różnicę, natomiast myśląc o technice biegu, bardziej myślałbym o takiej świadomości tego ruchu, niż o wykonywaniu tego od linijki.
I chyba bardziej chodzi o to, żeby uzmysłowić sobie, jakie się ma problemy, jakie się ma indywidualne jakieś przyzwyczajenia, ewentualnie próbować je delikatnie modyfikować. Takie warsztaty w Rehaformie organizowane są cyklicznie i myślę, że każdemu pomogą jeszcze bardziej cieszyć się z biegania, które dla mnie jest chyba najfajniejszą formą sportowej rekreacji. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym. Cześć!